Olsztyńska Gala Sportu 2012. Jest to uroczystość podsumowująca osiągnięcia sportowe olsztyńskich zawodników, trenerów i działaczy sportowych za wyniki, które uzyskali w 2011 roku. Podczas tej uroczystości prezydent Olsztyna wręczy nagrody, wyróżnienia oraz stypendia sportowe dla zawodników, trenerów i działaczy. Jest to święto sportowe, gdzie chcemy podsumować rok 2011, gdzie chcemy również wyróżnić tych, którzy po prostu osiągnęli najlepsze wyniki, najlepsze rezultaty, którzy walcząc na różnego rodzaju arenach sportowych promowali wspaniale nasze miasto Olsztyn. Będzie również taki pewien akcent sportowy oczywiście, jak i związany z odejściem ze sportu Tomasza Mendelskiego, ponieważ ten nasz wspaniały chłopak, zawodnik, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w 2004-2008 roku praktycznie zakończył karierę. Pierwszy raz dostałem taką odznakę, jest to odznaka Polskiego Komitetu Olimpijskiego, brązowa. Są trzy, jest brązowa, srebrna i złota. Dzisiaj został złotą nominowany mój prezes, czyli Janusz Milewski, KX Sport Club Olsztyn. Czyli w naszym klubie bardzo głęboko są idee olimpijskie zakorzenione i to kontynuujemy. Jakie największe osiągnięcia może pan wymienić pana kajakarzy właśnie z naszego kajaku? Przede wszystkim Denisa Obroziaka, który nie będzie dzisiaj tutaj, bo jest na owie kadry narodowej. No i później mam zawodników juniorów, którzy w tym roku 18 medali przyszli z Polski. Będzie pan Choćko, będzie pan Kozłowski, będzie pan Kowiecki. Także będą zawodnicy, którzy po prostu zdobywają medale i kontynuują karierę zawodnika takiego jak Adam Sarczyński, Tomasz Mendelski. Jeżeli chodzi o stypendia sportowe, na pewno najwięcej stypendiów otrzymali taekwondziści, ale nie możemy zapomnieć o kajakarzach, o lekkiej atletyce. Jest też boks, pojawił się w tym roku. Także te wszystkie dyscypliny, które co roku są wyróżniane, nagradzane, jakby nic się nie zmieniło, cały czas rozwijają się i osiągają wysokie wyniki sportowe na arenach Polski, Europy. Dużym sukcesem jest ukończony szczęśliwie sezon. Może nie do końca szczęśliwie, bo w zimę musiałem przejść operację barku, ale cały sezon udało się dojechać, udało się zdobyć tytuł mistrza Polski, także no, sezon bardzo pozytywnie. Czy to wyróżnienie, które przed chwilą Ciebie spotkało, jest ważnym wyróżnieniem dla sportowca? Na pewno jest ważnym wyróżnieniem. Nagroda na pewno mi pomoże w jakiś tam sposób w treningach i no, jest to miłe zaskoczenie. Na zimowych mistrzostwach Polski srebrny medal w seniorach, na letnich brązowy na 200 metrów stylem klasycznym. Na zimowych mistrzostwach Polski młodzieżowców na 100 i na 200 złoty medal, na 50 brązowy, jeśli dobrze pamiętam. Na letnich mistrzostwach Polski na 100 i na 200 metrów stylem klasycznym w młodzieżowcach, oczywiście w kategorii młodzieżowiec też złoty medal.